Cześć, dzisiaj na temat mięśnia żwacza, który leży w rejonie stawów żuchwowo-skroniowych, autoterapia tego mięśnia i profilaktyka. Dlaczego ten mięsień jest taki ważny? Ten mięsień, kiedy ulega napięciom, przeciążeniom, może powodować pewne bóle w rejonie oka. Możemy dochodzić do takiego wrażenia, jakby nam oko pompowało się i zaraz wyskoczy. Bóle w rejonie potylicy, promieniowanie, czy to po prawej, czy po lewej stronie głowy, takie ciągnięcie czasami. Bóle karku jest bardzo mocno powiązany z bólami kręgosłupa lędźwiowego, z głęboką stabilizacją, ma wpływ na głęboką stabilizację kręgosłupa lędźwiowego. No i nawet na ustawienie miednicy. Jak ten mięsień znaleźć i jak sobie prowadzić terapię, żeby złagodzić bóle, o których wcześniej mówiłem, lub żeby był jako częścią na przykład terapii w bólach kręgosłupa na przykład lędźwiowego. Mięsień ten bardzo łatwo namierzyć. Można go namierzyć w dwóch miejscach. W jednym miejscu jest tutaj taka buła mięśniowa. Jak zaczniecie sobie udawać, że żujecie gumę, to on tu będzie wam się ruszał. Następnie, jak naciśniecie tą bułę, będzie bardzo mocny ból, ostry ból. Już będziemy wiedzieć, że coś jest nie tak. Następne miejsce jest troszeczkę wyżej, które tak samo, jak będziecie ruszać szczęką, zrobi się tam taka dziura. Jak je naciśniemy, też będzie ostry ból. Oprócz tego, że będą ostre bóle w tych miejscach, możecie, co niektórzy, poczuć promieniowanie, które będzie gdzieś nam się rozchodzić. To będą w tym momencie, będzie wiadomo, że na tych mięśniach wytworzył się już tak zwany punkt spustowy. Jest to takie miejsce bardziej wrażliwe, podatne na ból w danym mięśniu. Nie będziemy tłumaczyć anatomii, pełno tego jest wszędzie. Ważne jest, jak sobie z tym radzić i jak pomóc. Zawsze tłumaczę i zawsze proponuję, że jeśli mamy zmęczony mięsień, czy poprzez, mówię, napięcia związane ze stresem, bruksizmem, długim utrzymywaniem, nie wiem, otwartej ust u dentysty i tak dalej, możemy go wyleczyć jakby w prosty sposób, czyli poprzez masaż poprzeczny, czyli masuję sobie go tu poprzecznie, w ten sposób, głęboko, oczywiście będzie ból, tak samo tu. Wchodzę głęboko w tą dziurę i rozmasowuję sobie go poprzecznie. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest tak zwana terapia punktów spustowych, o których wcześniej mówiłem. Nawet gdyby się nie było tych objawów promieniowania gdziekolwiek, to terapię robimy w ten sposób, że znajdujemy sobie na przykład tą bułę, naciskamy ją mocno, tak że poczujemy to promieniowanie na przykład i trzymamy około minuty. No jest to bolesne dla osób, które cierpią już na ten z powodu tego mięśnia. Po około minucie tego trzymania musimy ten mięsień, który żeśmy uciskali, rozciągnąć. Jak go rozciągnąć? A normalnie otworzyć usta jak najwięcej potrafimy. I utrzymać to około 30 sekund. Powtórzyć to ze 2-3 razy. Minuta i 30 sekund otworzenie ust maksymalnie. Jeśli chodzi o ten punkt, wystarczy go nacisnąć, potrzymać go też minutę. Tu już nie jesteśmy w stanie za bardzo otworzyć, ale też możemy. Otwierając usta, łapiemy troszeczkę wyżej nad tym punktem skórę i otwarte usta będą nam rozciągać już, a tą ręką ciągniemy jakby skórę do góry, żeby jak najbardziej wpłynąć na rozciąganie właśnie tego miejsca. Ewentualnie naciskamy i bierzemy w ten sposób, że jeden palec ciągnie mi skórę w dół, który jest poniżej tego punktu, drugi palec jest powyżej tego punktu i znowu rozciągamy i trzymamy 30 sekund. Oczywiście dodatkowo w terapii możemy zastosować tejpy. Ja cię nie będę tutaj robił, wycinał i tak dalej, pokazywał, ale na sobie, ale powiem krótko, jak ja bym to zrobił. Gdybym oczywiście siedział w domu, bo na ulicy się bym z tym nie pokazał. Kawałek, tak mniej więcej, długość od ucha do szczęki. Nawet wyciąłbym połowę, żeby był węższy. Otwieram mocno usta i na mocno otwartych ustach przyklejam
nierozciągniętego tape'a. To bym zastosował, gdybym siedział w domu. No, to na razie i do następnego razu. Dziękuję.